Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki przybornik z papieru, w którym możecie przechowywać swoje lakiery, jakąś małą biżuternię, albo jakieś takie figurki, albo Wasze tasiemki washi tape. Taki po prostu ładny sposób na przechowywanie Waszych małych przedmiotów. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Potrzebujemy kartonu stabilnego. Następnie potrzebujemy 12 kartek w jakimś ciekawym wzorze. Potrzebujemy także zszywacza, nożyczek oraz pistoletu do klejenia na gorąco. Biorę pierwszą kartkę i będę robić małe szufladki, małe skrzyneczki. Składam jeden róg w taki sposób. Często używam tego sposobu też w innych filmikach, także jeżeli już wiecie, o co chodzi, to na pewno domyślacie się, o co chodzi. Odcinamy ten prostokątny kawałek i mamy kwadrat. Składam w drugim kierunku teraz ten kwadrat. Wszystko równo, kant do kantu. I rozkładam. Biorę teraz ten róg i składam go tak, żeby dotykał środka. I odginam z powrotem i robię tak z każdym rogiem. Składam do środka i rozkładam z powrotem. I ostatni raz. Teraz biorę ten róg i składam go do pierwszej linii, którą przed chwilą zrobiłam. Tak właśnie, w taki sposób. Uważajcie, żeby się nie pomylić, żeby nie polecieć za daleko. Dobrze, czas na następny krok. Składam teraz ten róg tak, żeby dotknął końca tego tutaj utworzonego kwadratu. Przed trójkątem. Widzicie, tam jest taki trójkąt i musicie zgiąć ten róg u jego początku. Jeżeli coś Wam umknęło, to cofnijcie sobie filmik i zobaczcie jeszcze raz. Jeżeli wszystko dobrze złożyliście, to na Waszym kwadracie powstały takie małe kwadraciki. I teraz uwaga, odcinam z jednej strony na długości dwóch kwadracików, zobaczcie. Z dwóch stron. Tutaj mamy dwa kwadraty i tutaj. Obracam całość i robię po drugiej stronie to samo. Robię nacięcie o długości dwóch kwadracików, które przed chwilą zrobiłam. Z tej strony, której nie pocięłam, składam papier w taki sposób i zaginam jeszcze strony do środka. I tak samo robię po drugiej stronie. Składam znowu tak samo i już prawie gotowe. Składamy teraz do góry te części obcięte, znaczy najpierw nie obcięte, później obcięte. Składamy i zobaczcie, że już nam się pojawia kształt właśnie takiej szufladki, skrzyneczki. Zobaczcie, udało się. Trzeba wszystko dobrze podosuwać. Zrobiłam już 12 takich skrzyneczek. Mam 3 takie skrzyneczki w kropeczki i reszta jest w kwiatki.
Myślę, że pasują do siebie, będą ładnie wyglądały w moim przyborniku. Złożyłam je tak, że widać tą białą część papieru, bo tak chciałam. A jeżeli nie chcecie, żeby tak było, to możecie złożyć to w inny sposób, tak żeby było widać tylko tą część papieru ze wzorkiem. Teraz poukładam te skrzyneczki obok siebie. Spróbuję zrobić taki projekt. W jednym rządku zrobię 4 skrzyneczki. Następne 4 skrzyneczki. I u góry też. Czyli mam 3 jakby piętra po 4 skrzyneczki. I w środku sobie ułożyłam te 3 wyróżniające się skrzyneczki w kropeczki. Tak mi się podoba akurat. Dobrze, to jest mój projekt. Kiedy już jestem zadowolona z tego, jak te skrzyneczki są ułożone, to zszywam te skrzyneczki obok siebie. Tak, żeby wszystkie razem się trzymały. Były jedną sklejoną całością, zszytą całością. Zobaczcie, zszyłam już wszystkie pudełeczka. Wszystko bardzo dobrze się trzyma, można to postawić, ale ja dla pewności przykleję wszystkie skrzyneczki do kartonu, żeby po prostu całość była stabilna, żeby się nie przewróciła. Karton powinien mieć tyle długości i szerokości, co nasze wszystkie skrzyneczki. Bierzemy pistolet do klejenia na gorąco. Kleimy z boku i przyklejamy do naszych pudełeczek, skrzyneczek. Dobrze, już wszystko przykleiłam. Niektóre tutaj rogi mi odstają, myślę, że je podkleję. Albo można je też zszyć zszywaczem. Jak wolicie. Dobrze. I to by było na tyle. Mój przybornik jest już gotowy. Jeżeli nie macie pistoletu do klejenia na gorąco, możecie użyć dwustronnej taśmy klejącej, zwykłego kleju albo zwykłej taśmy klejącej, którą po prostu zwiniecie i utworzycie z niej dwustronną taśmę klejącą. Skoro mój przybornik jest już gotowy, to mogę sobie w nim poustawiać moje lakiery, moje figurki. I moje tasiemki washi tape. Wtedy dobrze widzimy, co mamy w środku. Wszystko jest ładnie uporządkowane, ładnie wygląda w pokoju. Mi się bardzo taki przybornik podoba. Jak widziałyście, bardzo łatwo jest go zrobić i można zrobić go w bardzo wielu różnych kolorowych wzorach. Możecie sobie zrobić taki przybornik z większego papieru, z mniejszego papieru, albo możecie go też położyć i na przykład włożyć do szuflady, albo po prostu położyć na stole i wtedy wasze rzeczy zawsze będą pięknie uporządkowane. Wszystko ładnie wygląda, na biurku mamy porządek, co najważniejsze, zawsze wiemy, gdzie są nasze rzeczy. I jeżeli te pudełeczka tak leżą, to nawet nie musicie podklejać ich kartonem. Bardzo mi się taki przybornik podoba, mam nadzieję, że Wam też. Jeżeli tak, to zostawcie mi jakiś komentarz, zostawcie mi kciuki w górę. Napiszcie też, co byście chcieli, żebym dla Was zrobiła, bo zawsze dla Was z chęcią wypróbowuję nowe rzeczy i pokazuję Wam. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia.